Uczymy się w domu. Podtrzymujemy tradycję. Wielkanocna praca plastyczna. Zapraszam na godzinę wychowawczą. Proponuję Wam dzisiaj wykonanie prac plastycznych związanych ze zbliżającymi się świętami. Niestety, nie ozdobią one naszej klasy, ale gdy przyślecie zdjęcia wykonanych prac, umieszczę je w galerii na szkolnej stronie. Przygotujcie sztywną kartkę formatu A4 dowolnego koloru, drugą kartkę również formatu A4, marszczoną bibułę, nożyczki, klej, pisak bądź ołówek. Na sztywnej kartce dowolnego koloru narysuj kształt jaja. Następnie wytnij kształt jaja, a z bibuły wytnij paski szerokości około 2,5 cm. Następnie paski bibuły podnij na kwadraty o boku około 2,5 cm. Połóż jajo na podkładce i od dołu nanieś pasek klej. Zacznij przyklejać kwadraciki bibuły tak, aby lekko zachodziły na siebie. Nanieś kolejny pasek kleju i przyklejaj kwadraciki następnego koloru tak, aby nachodziły na siebie dachówkowato. Przyklejamy kwadraciki kolejnych kolorów. I dalej starannie przyklejamy kwadraciki kolejnych kolorów. Pamiętajmy, aby nie używać zbyt dużo kleju. Nasze jajo już prawie gotowe. Przyklejamy kwadraciki kolejnych kolorów. Uwaga! U samej góry jaja robimy przy kwadracikach małe zakładeczki. To mniej więcej powinno wyglądać. Został nam jeszcze wąziuteńki, biały paseczek i tutaj też przyklejamy kolejne kwadraciki. I nasza praca gotowa. Jakich użyjecie kolorów i w jakiej kolejności, to zależy od Was, od Waszej wyobraźni. A oto inny pomysł. Znowu wycinamy jajo ze sztywnej kartki. Całe smarujemy klejem. I na to przyklejamy dowolnie wybrany ozdobny papier. Gdy już klej lekko wyschnie, odwracamy i starannie odcinamy wzdłuż krawędzi. Z kolorowego papieru wycinamy kształty, którymi ozdobimy jajo. Starannie przyklejamy. Jak widzicie, ja wybrałam elementy, które zdobią nasz klasowy herb. Inny pomysł. Znowu ze sztywnego papieru wycinamy jajo. Z kolorowego papieru wycinamy paski szerokości 2 cm i równo naklejamy. Gdy klej lekko wyschnie, odwracamy nasze jajo i starannie odcinamy wystające części pasków. Popatrzcie, nasze prace gotowe.
Pracę oczywiście możecie wykonać z tego, co macie w domu. Liczy się pomysł. Ja wykorzystałam jeszcze takie elementy. Życzę Wam ciekawych pomysłów i czekam na zdjęcia prac. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.